Z nami trener katowiczan, Błażej Korczyński. Panie trenerze, po dobrej inauguracji teraz trzeba było zejść na ziemię. Nie zachwycił wynik, no i również gra zespołu. No tak, no to będziemy zakłamywać rzeczywistość. Nie graliśmy dzisiaj jakichś dobrych zawodów. W każdym elemencie Chojnice były dzisiaj od nas zespołem lepszym. Czy zejść na ziemię? Nie, no musimy dalej pracować. No my też nie fruwaliśmy pod niebiosy po zwycięstwie nad Gafem. Bo wiemy, znamy swoje miejsce w szeregu, więc też nie mówiliśmy od razu, że będziemy mistrzami Polski. No właśnie, tak pytamy na początku sezonu, o co będziecie grali. Trener mówi, że tutaj o mistrzostwo raczej nie. No może trener by powiedział, w jakim miejscu chcielibyście się chociaż znaleźć po sezonie. Wie pan co, no, Katowice zawsze walczyły do ostatniej kolejki utrzymanie, więc bezpieczne utrzymanie, spokojne, na pewno by nas zadowoliło w części, a co ugramy więcej, a co się uda, to na pewno jest na plus. Myślę, że no chcielibyśmy spokojnie się utrzymać, a mówię, powalczyć o coś, to przede wszystkim musimy wiele rzeczy poprawić, żebyśmy myśleli o grze, o coś więcej. Dzisiaj graliście po prostu słabo i widzieliśmy, że trener był nerwowy. Nie chciał trener, jak za dawnych czasów, jeszcze nie tak odległych, wejść na boisko i pomóc kolegom? Nie, już jestem, że tak powiem, weteranem. Ja już nie gram. Zresztą ciężko byłoby w tym stroju. Czy ja bym coś zmienił? Nie sądzę, żebym w meczu, nawet jakbym się przebrał, to czy coś bym zmienił? Nie sądzę. Zespół dzisiaj po prostu grał słabo i dzisiaj myślę, że nie było szans na poprawę, aczkolwiek przy wyniku 4-0 Chojnice trochę się rozluźniły, tam mieliśmy 2-3 kontry, mogło się skończyć 4-2 i nie byłoby tak, że tak powiem, takich rozmiarów tej porażki, a była jaka była, może i dobrze taka jest. Pokazuje, że trzeba dużo pracować. Dziękujemy za rozmowę. Z nami trener Wlastimil Bartoszek. Przed chwileczką rozmawialiśmy z Błażejem Korczyńskim. Mina bardzo minorowa, nie wyszedł im ten mecz, natomiast chyba wy w zgoła odmiennych nastrojach. Wydaje się, że bardzo dużo wam dzisiaj wychodziło, no i wynik też pokazuje, kto dzisiaj tutaj górował na boisku. Tak, ja myślę, że byliśmy lepsi w tym meczu, dobrze jsme rozpoczęli ten mecz, bo w tym, jak graliśmy z Toruniem, tak pierwsza połowa nie graliśmy dobrze, tak dlatego jsme chcieli od początku grać aktywnie, do presu chodzić. I myślę, że to wszystko nam się zadarzyło, ale jeszcze tam są takie blendy w obronie, bo zawodnicy kadra, drużyna z Katowic miała takie sytuacje, że mogła tam strzelić bramkę, jedną, dwie, ale najważniejsze było to, że na końcu pierwszej połowy, że daliśmy bramkę na 3-0, a to sobie myślę, że też to było to najważniejsze, nie najważniejsze, ale było to ważne dla całego spotkania. Tak, i końcówka drugiej połowy zresztą też bardzo was rozluźniła, postanowiliście w warunkach meczowych nawet pograć sobie z wycofanym bramkarzem. No tak, my oczekiwaliśmy to, że drużyna Katowic już będzie od początku drugiej połowy grać, także myśmy się przygotowali na to, że kiedy ona grała, tak my też, z wycofany na utrzymanie piłki, bo w tych towarzyskich meczach jsme to testowali, a myślę, że mamy na to zawodników, abyśmy to grali dobrze. A taki mecz ligowy jest na to, abyśmy to otestowali też w tym meczu. No wychodzi na to, że to nie tylko pogłoski o tym, że możecie dużo namieszać w lidze, nawet ją wygrać. No teraz z meczu na mecz pokazujecie, że stajecie się coraz większym pretendentem do tytułu. Już nie tylko na papierze. No tak, ale to jeszcze dużo meczów zagranych, a myślę, że aż teraz się przekaże. Teraz gramy w Bielsku Białej, a mamy teraz takie 40 dla mnie takich przeciwników, którzy myślę, że będą grać na tej czołówce. Także aż teraz się przekaże. Nie chcę mówić, że Katowice źle grały, ale myślę, że wszystko. Że teraz aż przekaże, jak na tym jesteśmy, bo niektórzy zawodnicy się nie grały tak dużo, tu pił ten futsal, a tam się to przekazało, że jak są więcej pod presją, także robiły takie blendy. No. Także zobaczymy Wiosko Białe, jak to wizera, a potem możemy pogadać o tym. Z nami Robert Gładczak, kapitan drużyny z Katowic. Przyjechaliście tutaj no, do Jaskini Lwa, no i wiadomo było, że będzie ciężko, no ale tutaj wracacie z pięciobramkowym bagażem. No chyba nie było szans na wygraną. Znaczy tak, no bardzo szybko ustawia wynik spotkania na 1-0, zaraz 2-3. No powiem tak, no tu się ciężko, no naprawdę. Tu jeszcze nie przypomnę, żeby, czy grałem w Klireksie, czy w Gwiedzie, żeby było szans tu wygrać. Nie wygrałem tu jeszcze meczu, także no, może w przyszłym sezonie się uda tutaj wygrać. Właśnie w zeszłym sezonie 3-9 tutaj polegliście, no ale chyba wiedzieliście, że
szanse będą, że ciężko będzie tutaj grać, skoro drużyna z Chojnic dobrze rozpoczęła sezon, no i jest wymieniana w roli faworyta mistrzostw w tym roku. Tak, zespół z Chojnic przede wszystkim się wzmocnił z zawodnikami tam z Wisły, która się rozpadła. Bardzo ciężki okres przygotowawczy tam przepracowali, z tego co widać, dość dużo meczów rozegrali. Widać, że zespół jest poukładany i może walczyć o medal. Kapitan zespołu chojnickiego Tomasz Kriezel. Dzisiaj wygrana z Katowicami w imponujących rozmiarach. Nie zabrakło również zagrań typowo pod publiczkę. Wielkiego oporu wam zawodnicy ze Śląska dzisiaj nie stawili. Znaczy, no, nie powiedziałbym, że to była gra pod publiczkę, bo graliśmy normalnie, niezależnie jaki jest wynik i tak nie lekceważymy przeciwnika, tylko staramy się grać cały czas tak samo i zdobywać bramki, staramy się. Cieszy mnie to, że wyszło, również zagraliśmy tutaj w przewadze. Mam nadzieję, że kibicom też się podobało, ale najważniejszy jest wynik i udało się. Rozpoczęliście ligę od dwóch domowych zwycięstw, dwa spotkania rozgrywane były u siebie, teraz będzie ciężko, w następnej kolejce jedziecie do Bielska Białej. No, na pewno, rekord jest bardzo silny, zwłaszcza u siebie. No, znamy już tą drużynę dość dobrze. Co prawda na pewno będą jeszcze jakieś wideo, trener przygotuje nas pod ten mecz, ale jak zwykle jedziemy po 3 punkty na pewno. No to tego życzymy, dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo.